14 czerwca wspominamy świętego Elizeusza, proroka. Elizeusz to jeden z proroków Starego Testamentu. Był synem zamożnego wieśniaka Szafata, który posiadał co najmniej 12 par wołów. Elizeusz żył w IX wieku przed Chrystusem. Około roku 860 przed Chrystusem Eliasz wezwał go do swego boku. Elizeusz był początkowo jego sługą. Potem, jak nam to opisuje Księga Królewska, przejął po nim sukcesję. Gdy Eliasz był zabierany do nieba, upadł jego płaszcz. Elizeusz wówczas go podjął, otrzymując siłę i dar prorocki Eliasza. Stało się to za panowania Ochozjasza. Wkrótce Elizeusz towarzyszy już wyprawie przeciw Moabowi. Dynastia Achaba również nie sprzyja, a popiera natomiast Jehu, za którego panowania jego znaczenie wzrosło. Podobnie działo się za Joachaza. Elizeusz zmarł w czasie rządów Joasza, a więc na początku 8 stulecia przed Chrystusem. W drugiej Księdze Królewskiej w rozdziałach od 2 do 13 znajdujemy liczne relacje o jego czynach. Nie zebrano ich w porządku chronologicznym i nie posiadają jednolitego charakteru. Ukazuje się w nich nade wszystko jako cudotwórca. I to cudotwórca, o którym, gdyby nie epizod z niedźwiedziami rozszarpującymi dzieci, można by powiedzieć słowami Ewangelii, że przeszedł dobrze czyniąc. Elizeusz jest doradcą królów. Jorama podtrzymuje moralnie w czasie wojny z Syrią. Interweniuje, aby wynieść na tron Jehu, choć sam nie namaszcza go na króla. W czasie klęsk za Joasza jest duszą patriotycznego oporu. Joasz zwie go nawet swym ojcem. Ów patriotyzm w sposób ścisły Elizeusz łączy z żarliwym jachwizmem. Jest świadom jego uniwersalistycznego znaczenia. W duchu tego uniwersalizmu wytycza szlaki, na które wstąpi potem prorok Amos. W pamięci pokoleń Elizeusz przetrwał przede wszystkim dzięki swej mocy cudotwórczej. Płaszczem Eliasza uderzył wody Jordanu, które rozstąpiły się na ten znak. Uczynił zdatnymi do picia wody źródła jerychońskiego. Ocalił też od śmierci na pustyni wojsko izraelskie, gdy pomodlił się i wytrysnęła dla nich woda. Syryjski dowódca Naaman został przez Elizeusza oczyszczony z trądu. Dzięki swojej modlitwie dokonał on wiele innych spektakularnych cudów. Jego niezwykłe czyny będą fascynować wielu. Znajdą też swe echa w chrześcijańskiej literaturze hagiograficznej, poniekąd również w legendzie o relikwiach proroka przenoszonych do Aleksandrii czy Rawenny. Martyrologium rzymskie wspomina Elizeusza z powołaniem się na świętego Hieronima 14 czerwca, czyli w dacie, pod którą umieścili go tam Grecy. Zgodnie z katechizmem Kościoła katolickiego, patriarchowie i prorocy oraz inne postacie Starego Testamentu byli i zawsze będą czczeni jako święci we wszystkich tradycjach liturgicznych Kościoła. Najbardziej znanymi postaciami Starego Testamentu uznawanymi za osoby święte są oprócz Elizeusza także Abraham, Mojżesz, Dawid i Eliasz. Ponadto często również Adam i Ewa. Módlmy się. Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy. Okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.